Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed World. Postanowiłem, że ten odcinek będzie poświęcony w 100% dragom. Nie jest to konkurencja, która by była moją ulubioną, jeżeli chodzi o tą grę. Znacznie inaczej to wyglądało w Undergroundzie, gdzie akurat lubiłem dragi. Tutaj mi tak dobrze nie idzie. Poćwiczyłem sobie troszkę i zobaczymy, co z tego będzie. Lamborghini Murcielago. Tym samochodem będziemy dzisiaj się poruszać. Nie jest ono specjalnie przystosowane do dragów, jednakże jest naprawdę fajne. Ma mocne nitro i myślę, że będę miał sporo szans, żeby pokazać, co ten samochód potrafi. Przechodzimy sobie najpierw do tego dragu tutaj na dole, Rockport Turnpike. Dołączamy. Tutaj zawsze ktoś siedzi. Nie powinno być problemu z wyszukaniem zawodników. Przynajmniej rano próbowałem sobie tutaj jeździć, wygrałem 3 razy z rzędu. No i muszę powiedzieć, że ze znacznie lepszymi samochodami, pomimo iż nie potrafię stosować double shifta, wiem, na czym ono polega, jednakże, jak już wspominałem, nie jeżdżę w dragach na tyle dużo, bodajże 50 dragów przejechałem, 50 wygrałem, sorry, 50 wygrałem, zdobyłem to osiągnięcie, bodajże, a może i nie, cholera wie, wiem, że byłem gdzieś koło 50-tki. Dobra, o. Mówię, że długo nie trzeba czekać, a tu jednak chwilę to zajęło. Za przeciwnika mamy Lexusa LFA i Porsche 911 GT3 RS. Okej, zobaczymy, bo w każdym razie wystarczyło mi trafić dobrze na początku. Gdy trafiłem na początku, później już miałem znaczną przewagę. Oczywiście musiałem zawsze trafiać w zielone pole. No ale nie było jakichś większych problemów. Zobaczymy. Tak, popatrzcie na umiejętności. Nie ma nic, co by mi pomogło w dragu. Dlatego, żebyście nie myśleli, że tutaj mam wykokszony pod względem umiejętności ten samochód. Po prostu Murcielago moim zdaniem się nadaje najbardziej z tych wszystkich moich samochodów. Bardziej od tego GTR-a dostosowanego niby do dragu, czy od Porsche 911 GT3 RS 4.0. Ok, tak, jak trafię. No kurwa, widzicie to? No to teraz to już jesteśmy w dupie. Tak, dojedziemy sobie spokojnie, bo to nie ma się co szarpać. No, będziemy mieli kogo zgłosić. Mam po prostu dowód na to. A rano jeździłem z takim właśnie zamiarem, żeby nagrać kogoś cheatującego. No proszę. Zgłoś kierowcę. O proszę, oszustwa. Oszustwa, no. Tak się pisze cheater, tak? Dobra. Okej. Fantastycznie, naprawdę. Naprawdę fantastycznie, że są tacy ludzie. Wielki Diz. To jest coś niesamowitego, jeżeli on tu będzie teraz... No tak. Dobra, myślę, że nie ma sensu tutaj się z nim męczyć, bo on będzie ciągle to stosował. Widać, że do końca nie ogarnęli tego. No ale weźmiemy sobie coś innego po prostu. Jakiś inny drag może pozwoli nam tutaj zaprezentować możliwości tego wozu. To ja sobie troszkę przyspieszę. Dołączyłem do dragu klasowego, klasy A oczywiście. Jest to drag Down Tarn. Mamy jak na razie 4 kierowców i to jest maksymalna ilość, jeżeli chodzi tutaj o ten drag, w ogóle o drag. No i tak, co my tu mamy? Lamborghini Gallardo, Valentino Balboni, BMW M3 GTS i Porsche 911 GT2 997. Dobra, myślę, że dam radę. To Murcielago jest naprawdę świetne. Przedtem no, nie mieliście okazji widzieć, jak ja sobie tym jadę. Odpuściłem, bo i tak ja tu celuję w złoto, a nie miałem już na nie żadnych szans. Oby się tutaj obyłoby żadnych niespodzianek ze strony cheaterów, bo tego naprawdę nie lubię. Zresztą, kto lubi cheaterów, nie ma żadnego w tym sensu, no ale... 2, 1. Aj, nie trafiłem!
Jaki fagas! No co za fagas, dobra. Ja się na chwilę przymknąłem, ale... To było naprawdę chamskie! Dojeżdżałem do niego. O tyle jest trudniejszy drag klasowy, że mamy tutaj ruch uliczny. Tak jak w przypadku wyścigu klasowego, na przykład sprint, nie ma ruchu ulicznego, tak tutaj ten ruch uliczny się pojawia. No nie wyszło to najlepiej z mojej strony. Głupio, że tak poza materiałem wygrałem 3 razy z rzędu i myślę, o kurde, nagram materiał sobie, oho, będą mi bić brawo i w ogóle, a tutaj dojeżdżam na 3 pozycji 2 razy pod rząd, z tym, że no pierwszy wyścig był nie fair. Myślę, że miałbym szansę na zwycięstwo, no ale trudno się mówi, trudno, może będzie lepiej. Okej, mamy tego poruszaczka. O tyle głupie jest ten wyścig, głupi jest ten wyścig, że zaraz przy starcie mamy uskok, mamy zjazd z góry, no i silnik wchodzi na wyższe obroty przy wyskoku, dlatego ciężej jest trafić w ten idealny punkt obrotów. No i przez to sobie przegrywam. Znaczy, każdy ma ten problem, bo każdy startuje z podobnego miejsca. No ale myślę, że są ludzie, którzy już bardziej to mają obeznane. Ja jestem ciągle uczniem, jeżeli chodzi o dragi. Muszę się wiele nauczyć. Aaaa! Fuck! No i znów to przerąbałem, fuck! Znów będę trzeci! Zapatrzyłem się za bardzo, no fuck! Szlak by to trafił. Strasznie to wygląda, strasznie to wygląda. Mam się czym chwalić, mam się czym chwalić. Fajnie, wygrałem sobie przynajmniej kółka. Tych kółek za to mam no całkiem sporą ilość. Cholera, miałem szansę tutaj... Dobra, nie, wychodzimy stąd, ludziska. Spróbujemy jeszcze raz, może ten cheater dał sobie jednak spokój. No i powiedzcie mi, ludzie, jak sobie tu z nimi radzić? Jak tu żyć, gdy tu tak utrudniają spokojną rozgrywkę? O ile by to było lepsze, o ile by lepsza była ta gra, gdybyśmy mieli okazję do takiego spokojnego, czystego przejazdu, bez żadnych... sztuczek. O, jest. Czy będzie ten Bob coś tam jest na razie Paddy 1969 w takim dość specyficznym Reventunie. Oj. Dziwnie dość wygląda ten Reventune, naprawdę. Kto co lubi. Prototype. No, za co taką rejestrację dostał? Nie wiem, może jakiś bonus był przy zakupie boostów, no nie wiem, nie natknąłem się jeszcze na takie rejestracje. W każdym razie Reventune prototypem nie pozostał, tylko... Cholera! Niech to szlak! No, trudnego miałem przeciwnika. W naprawdę dobrym wozie. Muszę liczyć na to, że sobie po prostu nie trafi na starcie. Z tym może być ciężko. W każdym razie jakiś progres jest, bo jestem drugi. Tak, jestem drugi. No ale wolę przegrać w uczciwy sposób, niż wygrać w ogóle w jakiś oszukańczy. To jest taka sprawa. Gość też ma ładnie tutaj osiągnięć, naprawdę 5700, no przy mnie to wygląda naprawdę miażdżąco. Ale co on ma w tym samochodzie takiego? No proszę, to jest samochód wykokszony do dragu. To nie ma chyba nawet co z nim tutaj startować, jeżeli nie trafi na początku, no to potem nie mam nawet co liczyć na to, żeby go dogonić. Okej, a części, jakie tu masz części? Same ultra ma i to takie naprawdę wykokszone. Popatrzcie, silnik, jakie przyspieszenie, lols. Ładnie, ładnie. Hample 17, kurde, nieźle. Wygląda to całkiem nieźle, bo 17, kiedy ostatnio trafiłem tak duże. Po pierwsze, to ja nie gram dużo w Worda, żeby tak trafiać na nie.
nie, nie, nie. Ej, mój double shift ciągle raczkuje, no ale choćby nawet w to trafiał, to i tak myślę, że nie miałbym tu szans. Trzymam się go blisko, blisko jestem, ale to nic mi tutaj nie pomaga. 1500 drag jest dobrym sposobem do takiego zarobku, jeżeli mamy szczęście, jeżeli jeszcze w kartach. Dobra, no to może jeszcze jakiś taki drag fajny gdzieś, cholera wie gdzie. Chciałem dołączyć do tego, nie ma nikogo, tutaj klasówka, no to jest naprawdę ciężka sprawa. Ja się chwilę pomęczę może, no i spróbuję dołączyć tutaj. Troszkę chciałem to urozmaicić, ale niestety nie ma tutaj chętnych na ten drift. Poczekam, zobaczymy co z tego wyjdzie. No nic, musiałem znów powrócić do Rockport, nigdzie indziej nie znajdę chętnych na wyścig, tylko tutaj, no i w klasówce, trudno. Mamy Nissana takiego jak ja mam, troszkę inaczej przerobionego, ale również do dragu niby. Mamy tutaj Murcielago LP, mamy tutaj Porsche 911 i Marussię B2. No okej. Tu pewnie wszyscy będą mieli, no tak, tutaj kilka osób nie ma, tylko do dragu tych umiejętności. Co to za ładne Porsche, wow, fajnie zrobione. Uwielbiam połączenie tych dwóch kolorów, a szczerze mówiąc mam tylko Jaguara podobnie zrobionego. Okej, przekonamy się zaraz, czy się tutaj uda mi coś ugrać, nawet z tak dużą ilością przedtem mi się udało, przed materiałem, więc... Tak, bo powiedziałem, że maksymalnie 3-4 osoby do dragu. Co jest oczywiście kłamstwem, bo jak widzicie nawet tutaj jest 6 osób. No i proszę, wygra ten Nissan, którego ja tak opieprzałem. Jestem znów trzeci. Chyba jednak będę musiał coś zainwestować w tego Nissana. No ale w tym momencie, tak jak jest on zrobiony u mnie, no to nie nadaje się on kompletnie. Murcielago bije go na łeb. Ale trzeba będzie chyba go zrobić jednak, bo widzę, że tutaj przy dobrej konfiguracji on sobie całkiem dobrze radzi. No oczywiście, no tutaj ma mnóstwo tych umiejętności znów, no i trzeba zaznaczyć, że wersja dragowa ma tutaj o jedną więcej. Zwyczajne mają 5 tych pól, tak? Czy 6? 5. Jak to było? W każdym razie wiem, że o jedną więcej ma ta wersja dragowa. Ta jest wersja dragowa na pewno i tutaj ma 6, więc musi mieć 5 normalna wersja. Dlaczego ja tego po prostu nie sprawdzę? Oczywiście, że 5. No. Co się stało? Czyżby nam uciekł? Zwycięzca nam uciekł. No, no to ładnie. No to mogę mieć teraz większe szanse troszkę. Się przekonamy zaraz, jak wielkie te szanse są. Łe, dobra. Dawać. Wbijaj na ring. Zaraz cię zniszczę. Okej, dobra. Jezu, no nie wygram dziś nic. Znaczy, dziś wygrałem już. Nie. Pokonały mnie dwa Murcielago. No, czyli mogę uznać moją teorię za prawdziwą, że Murcielago nadaje się do dragu. Jak widzimy, tutaj jest LP640 i jest ta, którą ja mam. Tylko, że ma, jak widzicie, umiejętności, których w moim Murcielago próżno szukać. Znów jestem trzeci, już mi się tym brązem chce żygać. Shit. Zobaczymy, czy tu jakieś osiągnięcia mają z tym związane. 25 milionów. What the fuck? Jeszcze 10 nie zdobyłem. Tak, jakbyś grał, to byś zdobył. Ajajaj. No, 7% graczy już to zdobyło. Tak, okej. Niedużo mi brakuje już do 60 poziomu. Zobaczymy, jak to będzie. Zostałem tylko ja i Porsche. Nie, on gra w zawodach. Czyli jeszcze nie wszedł do lobby. O, fucking. Czyli chyba nie mam przeciwnika. Lipa straszna, lipa do potęgi. Ho, ho, ho!
Oh yes, dobra. Murcielago. I to z którym ja przegrałem. No będzie ciężko, no ale zawsze liczę na to, że może jednak nie trafi, nie trafi w ten zielony obszar na obrotomierzu. Szczerze w to wątpię, no ale. No ale. I wbijamy. Czy znów będzie ładowało pół godziny? Mam nadzieję, że nie. O, pięknie, bo jest mniej zawodników. Jeden. Robi swoje to po prostu. Nie mam co z nim nawet rywalizować. Ma znacznie lepszy samochód. Szlak by go trafił. Oczywiście pozdrawiam cię serdecznie, bo jesteś lepszy znacznie. Przynajmniej masz lepszy samochód, lepiej przystosowany pod to. No cóż, i tak bywa. 3,5 tyśka, no fajnie, opłaca się nieraz tutaj jeździć w tych dragach. Brakuje mi driftu w tych grach. W Wordzie właśnie brakuje mi driftu. Miał być, miało być, tylko to było chyba do wyboru. Coś było do wyboru, nie pamiętam już dokładnie co było. Nie wiem, nie wiem, teraz już nie jestem wam w stanie powiedzieć. Wiem, że była brana pod uwagę opcja driftu. Miała być ona wykonana na polach golfowych. Tam, gdzie nawet teraz można sobie jechać i polatać bokiem. Nie trzeba było żadnych skryptów wgrywać, nic tego typu. Dobra, jeszcze bym przejechał jakiś drag. Tak bardzo żałuję, że nie ma innych opcji. No może jednak tutaj z kogoś innego złapię. Rockport się trzymam dzisiaj, cały odcinek z małą przerwą na klasówkę. No proszę, uciekłem naprawdę daleko od niego. Kompletnie zmieniłem sobie przeciwników. No trudno, na koniec jeszcze zostanę raz pokonany i tyle. Nie zdobyłem złota dzisiaj, chciałem się pochwalić, wyszło jak zwykle. A, no cóż, mogłem nagrywać przed materiałem sobie tak, żeby to udokumentować. Teraz bym to wstawił, no ale trudno. Nie udało się, to się nie udało. Nie będę rozpaczał. Jakby się udało mu zajechać drogę. Nie lubię tego robić. Teraz to już bym zdupił. Mogłem sobie pozwolić. Dobra. Koniec. Super. Naprawdę jestem bardzo zdolnym kierowcą drag. Nie miałem nawet możliwości wam przedstawić moich osiągnięć dragowych. To sobie wejdę teraz tu manualnie w to. Oj, 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 gdzie my to mamy? Kierowca drag, o widzicie. O widzicie, o widzicie. No tak. I jak to, gdzie to, jak to było, jak to było? No mam to chyba już, nie? Mam to. Odebrana nagroda, tak. Miałem 100 tysięcy w gotówce. Faktycznie zapomniałem. To w ogóle jakoś tak szybciutko odebrałem, że nie zwróciłem na to uwagi. No tak, tak wyglądają moje osiągnięcia tutaj na dragu. Nie jest to niesamowita sprawa. Teraz niemal każdy ma lepsze osiągnięcia ode mnie, no ale cóż, nie udało mi się pokazać wam dzisiaj, jak się zdobywa złoto. Na pewno są lepsi ode mnie, ale myślę, że jest kilka aspektów, w których ja jestem dobry. Także zapraszam was serdecznie do następnego odcinka, który będzie dotyczył podsumowania tygodnia, bo to jutro niedziela, tydzień temu nie było, pasuje nadrobić i ogólnie zaczynam się obijać, a czasu jest coraz mniej, jak ja lubię ten tekst. Dzięki za uwagę i trzymajcie się, moi drodzy. Na razie. We're alive.